Dzień dobry Państwu. 22 stycznia 2024 roku. Jastrzębia Góra. Hotel Szafir. Jak widzicie, dzisiaj już ciapa. Wszystko topnieje, wszystko płynie. A my leniwie spędzamy dzień w pokoju chwilowo. Ty coś chciałaś o cenach powiedzieć tutaj? Tak, bo właśnie przez chwilę czytałam komentarz. Pan napisał. Hotel Szafir, widziałaś to? Wszystko ładnie, pięknie, tylko 600 zł za osobę za dobę w tym hotelu, a wy ani słowa o cenach. Ciekawe czemu. Otóż, panie Robercie, ja nie wiem w ogóle skąd ta cena, 600 zł za osobę za dobę. Trzeba by się najpierw doinformować, a poza tym, no nie zawsze mówimy o cenach, ale nie wiem, co to miałoby oznaczać. No w sumie żaden problem, ale... To, chodziło tu o to, że jest albo, nie wiem, tak, za tanio, albo jest za drogo i nie, dlatego nie mówimy o tym. To jest łatwo sprawdzić, wystarczy sobie otworzyć booking albo zadzwonić do recepcji hotelu i dowiedzieć się, jakie są ceny. Bez wchodzenia w szczegóły chciałam tylko powiedzieć, że hotel Szafir ma naprawdę bardzo konkurencyjne ceny tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o hotele. Jednocześnie oferując naprawdę taki spoko poziom dla nas, i jeśli chodzi o sam standard hotelu, ale też takie udogodnienia jak właśnie restauracja na miejscu, świetna, te wszystkie kąciki, klubiki, huśtawki dla dzieci, basen. No to jest po prostu, na dodatek to jest miejsce na, w miarę kameralne jeszcze, nie jakiś moloch. No ogólnie tu się wszystko zgadza, tak jak dla nas. Blisko morza też. Ale to nie jest tak, że ktoś nam coś tutaj dał. Nie, przeciwnie, nic. Absolutnie. Także to, że my tu przyjeżdżamy, wracamy i płacimy za to, co jest po prostu tylko nasza chęć i tyle. Ale cena 600 zł za osobę, za dobę. To chyba jest wyciągnięta z głębokiej. No, tak. To tyle chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o ten komentarz, już tylko to. Ale podejrzewam, że skoro jeden taki komentarz się pojawił, to zaraz pewnie będzie tam 40 lajków. No bo to tak to jest, nie? Tak. I dlatego od razu wyjaśniam, że nikt nam tutaj nie dał żadnego pobytu, ani żadnego... Bardzo miło się panie w recepcji zachowały, ponieważ jako stali goście dostaliśmy parking w gratisie, ale to tyle, żeby była jasność. Tak? Tak. Jak zamyśliłeś? Jesteś nieobecny. Idziemy do swatonów. Idziemy. Miałam się ładować, ale dobra, wezmę ładowankę. No dobrze, a jeszcze korzystając z okazji. Aha, no nie ma takiego dużego bałaganu, tak się to prezentuje. Naprawdę bardzo przyjemnie. Czekaj, czy ja miałam coś brać z balkonu? Do picia? No tam jest jakieś, nie wiem, coś słodkiego. Zobacz, jakaś by się przydała. Dobra, to wody to nie mamy. Dobra, to kończę tutaj, tak? No to nerka.